Siema, cześć, witam czołem. Moi drodzy, dzisiaj odpakowujemy pająka. Wielu z was prosiło mnie, żeby odpakować jakiegoś pająka, bo dawno nie było odpakowywania, mimo że to nieprawda, bo odpakowywanie jest całkiem często, a zdradzę wam, że za niedługo znowu będzie fajna paczka. Warto czekać i obserwować. I klikać dzwoneczek, i łapki, i suby, i w ogóle wszystko. Dobra, nieważne. Słuchajcie, mam tutaj taką paczkę, z tyłu oczywiście moje dane, więc niestety obracać jej nie będę. I co? Otwieram, zrobię to ordynarnie, bo czuję taką po prostu potrzebę. I ogólnie, słuchajcie, jest kicha z tego względu, że paczka szła 3 dni. I to troszkę niedobrze. Z drugiej strony też jakieś temperatury bardzo niskie nie były. Tu mamy heatpack. Jest on, słuchajcie, temperatury absolutnie pokojowej. A co za pająk w ogóle, nie? Samiec Iberapora diversipes. Fajny pająk, znaczy to samiec, więc tak naprawdę głównie to robię po to, że mam dorosłą samicę Iberapora diversipes i w związku z tym warto by było coś tam, wiecie, pokombinować, nie? No i znalazł się samiec, samce ogólnie są dość rzadkie, udało się znaleźć tego samca i nie planowałem go kupić, ale pomyślałem, że jeśli już jest ten samiec, to warto spróbować, no nie? No i stąd właśnie jest samiec tutaj u mnie na biurku, więc film z kopulacji też będzie. Będzie film od Murinusów i od niego, jeśli jest żywy. Mam nadzieję, że jest żywy, bo ojejku, byłoby mi przykro. W związku z tym jedziemy. Aha, jeszcze tak, tu jest tuba. Tak naprawdę tuba to absolutnie nic specjalnego. Od zwykła tuba, trochę wilgotnego torfu i kawałek kory. Pająk się zadowoli, tym bardziej, że wiecie, ja nie planuję tego samca tutaj u mnie jakoś długo trzymać, tylko chcę go puścić dalej. Jeśli komuś się przyda, to czemu nie? Zabierajmy się za to zatem. Troszkę się stresuję rzeczywiście. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Nie było jakichś przymrozków, nie? Także myślę, że tutaj jeśli pająk jest fajnie zapakowany, to sobie poradzi. Miejmy taką nadzieję. Mamy aluminium, papier, aluminium, heatpack, a pod pierwszym aluminium jest styrobox. Mamy go tutaj, słuchajcie, więc zróbmy to jak należy. Teraz jest ten moment, w którym emocje sięgają zenita. Zenita? Jeszcze raz. Teraz jest ten moment, w którym emocje sięgają zenitu. Wszyscy są podekscytowani, nie wiedzą co ze sobą zrobić. To zupełnie tak jak ja, słuchajcie. Tutaj już wydobywa się papier ze środka styroboksu, w związku z tym otwórzmy go. Prawdopodobnie jest duża szansa na to, że pająk jest luzem. Ale trzeba zauważyć tutaj fakt, że Iberapora nie są bardzo mocno jadowite, są bardziej słabo jadowite niż mocno jadowite. Nie są zazwyczaj agresywne, tylko po prostu wolą uciec, więc tutaj raczej się nie przejmuję za bardzo, co się stanie, aczkolwiek rzeczywiście może warto w ten sposób, nie? No to dobra, to jedziemy. Bo wiecie, pająk na ogół może na co dzień nie być agresywny, no ale jednak przeżył 3 dni w paczce, więc mu się też nie dziwmy. Żyje! Najlepiej! Mamy pająka, słuchajcie, żywego, ale ekstra. Ojejku, ale jestem samcem. Taki trochę zmarznięty. Wow, jest bardzo zmarznięty, nawet bym powiedział. Myślę, że nie wiem, czy ja powinienem go wsadzać, słuchajcie, w ten tor. Czy mu nie zrobić pustego pojemnika po prostu z wacikami mokrymi, żeby on sobie tak, wiecie, na spokojnie przyzwyczaił się do tej, no, tego dramatycznie dużego skoku temperatury. Zobaczmy go zatem. Samce, słuchajcie, Iberapora diversipes cechują się tym, że nie mają haków na pierwszej parze odnóży, kiedy są dorosłe, więc mają po prostu bulbusy. On jakoś chyba specjalnie agresywny mi się tutaj nie wydaje. Jest taki. Ja nawet nie wiem, szczerze mówiąc, jak wygląda samiec Iberapora diversipes, bo on wam się wydaje teraz taki brzydki, brązowy. Nie, no to on, jejku, jaki fajny. Ale super, cieszę się, że on żyje, że wszystko jest w porządku. Miejmy nadzieję, że nasza samiczka bardzo doceni fakt, że tutaj kawaler do niej przyszedł pocztą. Jak widzimy, dość powolutku sobie chodzi. O, ale widać, że on coraz bardziej tutaj chyba się rozgrzewa i jest ośmielony coraz bardziej. Ładny, nie?
Ładne. Fajnie, cieszę się naprawdę. Cieszę się bardzo, że ten pająk jest żywy. Bo ostatnio miałem pasce martwych psanców i w ogóle z samcami jakoś tak nie chciałem współpracować. A tutaj widzimy, że rzeczywiście samiec jest żwawy, chodzi, żyje przede wszystkim, więc jest fajnie. Nie, jest ok, nie będzie potrzebował żadnej jakiejś tam chusteczkowej kwarantanny, więc myślę, że bezpośrednio wrzucimy go do jego pojemnika, który mu posłuży za domek na czas, kiedy jest u mnie. Ale ekstra. Super. Jest bardzo ładny. Słuchajcie, samce zazwyczaj tego gatunku to jest mniej więcej 3,5 cm ciała do 4. A ile ten ma, to mi się nie chce mierzyć, ale na oko właśnie tyle ma. Natomiast widać wyraźną dysproporcję w stosunku do samic i samce po prostu mają większy rozstaw odnóży. Czyli samiec ma takie bardziej wątłe ciało i dużo dłuższe odnóża, natomiast samice, to wiecie, samice są takie bardziej ociążałe, znaczy są takie, wiecie, no cięższe, grubsze, bardziej masywniejsze. To widać i ja wam teraz nie będę tego pokazywał, bo od tego będzie odcinek z kopulacją i wtedy sobie już porównacie, jak właśnie wygląda samiec w stosunku do samicy. No i dobra, tak to wygląda. Sprawdźmy, czy na tym aparacie będzie coś fajnie. Taki ma odcień. Ja to jestem najgorszy, słuchajcie, w nazywaniu odcieni i ogólnie kolorów, więc ogólnie taki jakiś szaro, brązowo, oliwkowo, no jakiś taki naprawdę. Nie wymagajcie ode mnie, żebym opisywał teraz, jak on wygląda. O, prawie mi pod pachę, pod koszulkę wszedł. No i jest ładny, prawda? Nawet powiem wam, na pewno jest duży, to tak. Kurczę, mam nadzieję, że moja samica sobie z nim poradzi, ale samica też ma 3 lata, więc musi być już dorosła, bez jaj. No ale ten samiec naprawdę wygląda, tak powiem wam, no tak, że raczej ktoś z was by go nie chciał mieć na ręce, nie? Ja natomiast chcę go mieć na ręce i go mam. Dobra, kochani, tu jest jego pojemnik. Nie, idź pod pachę. To on jest taki troszkę przyciasny, ten pojemnik dla niego. Będzie trzeba szybko zrobić dopuszczanie. No, rzeczywiście, bardzo ciasny pojemnik mu zrobiłem. Ale myślę, że on sobie poradzi tutaj te parę tygodni. Dobra, mamy samca. Ja się zaraz zastanowię, czy by mu nie zmniejszyć grubości, znaczy szerokości tego płata korka. Z racji, że zrobiliśmy to, udało się i mamy fajnego pająka w pojemniku, to ja będę kończył, kochani. Jeśli wam się podobało, to wiecie, co robić, bo nigdy mnie nie zawodzicie na tej płaszczyźnie. Zawsze widzę morze łapek w górę i to mi się podoba. Subskrypcje, dzwoneczki i wszystko, co tylko chcecie. I przede wszystkim linki pod filmem, bo tam jest fajnie. Yo!